Przepraszam. Wasz działalność internetowy wypytuje również i mnie. Wiele przy okazji rzeczy takich fajnych się dzieje, ale też takich, które czasami nas zaskakują. Pojawił się taka informacja o dzikim składowisku odpadów i jako punkt orientacyjny to było dołek pod Brzuską. Efekt to był taki. Okazuje się, że to jest bardzo ciepły człowiek, kreatywny, mały. Takie fajne pomysły, jak i wy. Chyba każdy z nas jest w sumie dalej takim, ma tego ukrytego małego chłopaka w sobie, w swojej duszy. Ale przy okazji realizują się takie fajne działania, bo oto przy spotkaniach pana komendanta, a i moich, pojawiły się piece na opał stały. Niekoniecznie palą to tylko węglem czy drewnem, ale czasami może pewnie w swojej nieświadomości palą plastikami. Efekt tego palenia są trujące gazy, które musimy wdychać. Gdyby to jeszcze na tym polegało, no to pół biedy. Pani Monika Frąk, a osoby wyróżnione to Edyta Duda, Patryk Dominowski, Dominik Lewandowski i Roman Łazarz. Pierwsza Edyta, później Patryk, 17. Liderem jest pani Alicja Obara, a osoby wyróżnione to Justyna Maliszewska, Karol Mazurkiewicz i Damian Goral. Poproszę teraz patrol numer 31B. Kto pierwszy był? Piękne nagrody, pendrive, książka, album o przyrodzie i bilet do Kinopleksu. Ja też się dobrze.